Siema wszystkim, Bartosz Siekłania. Pozdrawiam dla wszystkich widzów na moim kanale. Pozdrawioneczka dla Wujka Bohuna. Trochę czasu się nie odzywałem, ale już wszystko zaraz wam wytłumaczę co i jak, tylko postaram sobie was wczepić tutaj. W międzyczasie musimy sobie skręcić. Ja już zjeżdżam z mojej trasy półtorej tygodniowego wyjazdu. Wyjeżdżałem w poniedziałek, to znaczy dokładniej rzecz biorąc 10 w niedzielę wyjeżdżałem już z domu do auta. Powiem wam jeszcze na samym początku jeszcze muszę wam powiedzieć, bo znowu zapomnę. Miałem po raz kolejny kilku widzów moich. Dwoje miałem przyjemność spotkać osobiście. Teraz na przykład spotkałem widza na Orlenie, na Świecku. Pozdrawiam kolegę z Anglii, widza. Słuchajcie, i chodzi o to, bo wam kurczę nie powiedziałem jeszcze tego, że mi tutaj radio CB nie działa. Nie wiem co się stało. Podziałało, wiecie, na pierwszym wyjeździe. Miał szef to ogarnąć, ale kurczę tego nie zrobił. Będę musiał sam gdzieś wjechać. Jak będę jeszcze dalej jechał tą Scanią, będę musiał sobie gdzieś wjechać na serwis radii, tak, CB, i po prostu no tutaj zrobić, żeby to ustawili, bo nie wiem czy się antena zepsuła czy coś, i niejednokrotnie mnie tam widziałem wołano, czy jak wyprzedzałem akurat na autostradzie, ktoś specjalnie zwalniał, bo widział na przykład tabliczkę, tak, moją imienną, i zwalniał po prostu i tam machał gruszką od radia, wiecie, żebym się odezwał. No niestety kurczę, komunikuję tylko, że radio mi tutaj nie działa. Tak więc jak się nie odzywam, jak mnie tam wołacie, no to czekajcie, wezmę sobie bilet. Większość przypadków spowodowana jest to tym właśnie, że radio mi kurczę tutaj no nie odbiera, tak? No to tak w ramach ścisłości, żeby ktoś nie myślał, że może mnie wołał na radio, a ja miałem na to wykrochmalone czy coś. Nie, w żadnym wypadku. Zawsze, za każdym razem, jeżeli ktoś mnie wołał, radio mi działało, to zawsze się odezwałem. Zawsze chwilę tam porozmawiałem, na ile starczał zasięg i tak to wygląda. Słuchajcie, ale przejdę do rzeczy, bo no, nie nagrywałem, a z tego względu, że no, przykra sytuacja się wydarzyła, a mianowicie dnia 9, czyli dzień przed moim wyjazdem, zmarła moja ciocia Ala, bardzo kochana, sympatyczna kobieta. To jest siostra, była siostra mojego świętej pamięci taty, tak? Mój tatuś zmarł w wieku 44 lat, niestety rak, tak? Rak dało sobie znać. Jeżeli ktoś pamięta, a na pewno moi stali widzowie, starsi widzowie pamiętają, gdy zaczynałem tu Sławka jeździć, mój pierwszy wyjazd DAF-em, dzień przed moim wyjazdem zmarł mój wujek, tak? Mój wujek Wojtek, brat taty, zmarł na raka. No i teraz po roku zmarła siostra taty, ciocia Ala, tak? No i powiem wam szczerze, no nie miałem w żadnym stopniu jakiejkolwiek chęci do nagrywania. No i teraz po prostu na samym końcu postanowiłem, że wam powiem, się odezwę, tak? W ten ostatni dzień tutaj mojego wyjazdu w tym roku. I słuchajcie, bo rzecz jasna, no między świętami, między Sylwestrem, a między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem nie będę wyjeżdżał. No wiadomo, no na 2 dni, na 3 dni, no to nie wiem. Ale jeszcze chcę wam tylko powiedzieć, że największej dramaturgii tego wszystkiego daje fakt taki. Pierwsze, inaczej. Smutne, dla mnie najbardziej smutne jest to, że nie mogłem być na pogrzebie, pożegnać się ani z moim wujkiem, tak, Wojtkiem, który zmarł 2 października zeszłego roku. No i teraz z ciocią
która niestety odeszła 9 grudnia. Również nie mogłem się pożegnać, to bo widzicie, taka jest praca właśnie kierowcy, tak. Słuchajcie, to był dzień przed wyjazdem i no rzecz jasna, ja już miałem wyjazd ustawiony, załadunek, wszystko. Ja nie mogę sobie zadzwonić, wiecie, do szefa i powiedzieć: słuchaj, ty sobie ułatwi jakiegoś kierowcę, bo ja nie jadę, ja to krochmalę, bo ja jadę do cioci na pogrzeb. No niestety, słuchajcie, musicie się liczyć z tym, że jeżeli coś wam wypadnie, wiadomo, no niestety śmierć jakiejś osoby to jest, no wiadomo, rzecz, której no nie wiadomo, nie można przewidzieć, o, w ten sposób. To nie jest oczywiście wesele, czy przyjęcie, czy urodziny, czy jeszcze coś innego, co wiadomo, już data jest ustalona jakaś, czy stała data, jak ktoś ma urodzinę, no to wiadomo, ale no to jest taka niestety smutna sprawa, że zgaszę, że no niestety no tak to jest, tak. I w zawodzie kierowcy trzeba się liczyć z tym, że niestety może się zdarzyć tak, że no coś się stanie takiego, że wy będziecie musieli jechać albo będziecie w trasie, no i usłyszycie takie smutne wieści. Ja wiedziałem, bo ciocia już chorowała od około miesiąca. Byłem jeszcze u cioci. Miałem nadzieję, że to się jakoś, kurczę, tam, wiecie, poprawi, ale no niestety cholerny rak zaatakował niemalże wszystko, ale mówię, najbardziej dramatyczne w tym wszystkim jest to, wiecie, że ciocia za 5 dni miała obchodzić swoje urodziny, 14 grudnia. Także no widzicie, no tak to niestety wyszło i no i tyle. Okej, ale bo tak monolog taki, kurczę, troszeczkę, wiecie, no smutny. Mogę tylko powiedzieć tyle, że ciociu, ja naprawdę cię bardzo, bardzo, bardzo szanowałem, byłaś niesamowita i wierzę tylko w to, że przyjdzie taki czas, że i ja tam do was dołączę i się, kurczę, spotkamy i będzie można porozmawiać. Kurczę, jest to, powiem wam, takie trochę dziwne. Tacy fajni ludzie w tak, kurczę, młodym wieku. Mając jeszcze tyle lat przed sobą, prawdę mówiąc, życia. Dobra, wiecie, bo głos mi się zaczyna łamać od tego wszystkiego, jest mi smutno, jest mi, kurczę, no. Jest mi smutno, a poznalibyście tą kobietę, kurczę, ona naprawdę, no była niesamowita. Kurczę, ona miała zawsze taki, to samo jak wujek Wojtek, zawsze humor na pierwszym miejscu, słuchajcie, pożartować, pośmiać się. No to był niesamowity człowiek też, kurczę. Oj. Widzicie, zamiast o wyjeździe coś wam powiedzieć, to mi się zabrało teraz na... No ale i tak pewnie większość, raczej większość, no spora część widowni i tak pewnie wyłączyła po tym moim, że tak powiem, podłamanym głosie, tak, bo nie wszyscy lubią słuchać takich rzeczy, no i się w sumie nie dziwię, bo no bo co. No okej, ale tak przejdźmy na monolog, tak, mój wyjazdowy, jak to wyglądało ogólnie. No mówię, 10 ja sobie wyjechałem już do auta w nocy, ponieważ o 6 rano musiałem być w Świeciu, jak żeby inaczej, w Mondi na załadunku. Powiem wam, o dziwo, pierwszy raz w Mondi, no mówię, była sytuacja taka, jaka była, bo na pewno bym to nagrał,
ale no nie miałem ochoty ani nastroju do nagrywania, ale wam powiem, pierwszy raz poszło wszystko pięknie, sprawnie, tak, na Mondiesem, muszę znaleźć tutaj bilecik do skasowania. Poszło wszystko ładnie, zaczynając od rejestracji, że poszedłem, wszystko się zgadzało, i numery rejestracyjne, i moje imię, i nazwisko, i tak dalej. No wjechałem sobie, słuchajcie, na załadunek, który równie fajnie, szybko, sprawnie się odbył. No i wyjechałem sobie, jechałem do Ansbach, tak, na rozładunek. Z Ansbach miałem mały przerzut z makulaturą do Word, tam gdzie zazwyczaj właśnie ładuję te role papieru. Pierwszy raz tam miałem, w tamto miejsce wiozłem, słuchajcie, makulaturę, którą rzecz jasna przerabiałem tam wtedy na te rolki, tak, papieru. No i tam się załadowałem wtedy na, do Włoch, do Meolo. Mój ulubiony wyjazd, powiem wam szczerze, jak na Włochy jadę do Meolo, to jestem, kurczę, zazwyczaj zadowolony, tak? Poczekajcie, ja się tu skasuję. Dobry wieczór. Zdrowych, wesołych świąt życzę. Do widzenia. Dziękuję. No i pojechałem sobie do Meolo, tak? W Meolo po rozładunku pojechałem sobie do Skorze, jak żeby inaczej. Nie byłem na pizzy, jakby ktoś się pytał, ale tam akurat pauzę również musiałem kręcić, ponieważ byłem o 14.30 w Skorze, a o 15.00, czyli pół godziny później, kończył mi się czas pracy dzienny, także musiałem już tam się stanąć, zatrzymać i wykręcić, rzecz jasna, pauzę, tak? W Skorze załadowałem się napojami tam w pobliże, kurczę, w pobliżu, ojeny, wiecie co, pod Saarbrücken jakieś, kurczę, jakby patrząc na mapę, nie wiem, to sporo, teraz wam już nie powiem, ale tam, no, bliżej francuskiej granicy, nie pamiętam, to jest długa nazwa tej miejscowości, pierwszy raz ogólnie tam byłem, w tym Aldiku. No i tam rozładowałem wodę. To znaczy, tam ogólnie zostałem jeszcze na skróconą pauzę weekendową, tak? Powiem wam, świetny parking w tym Aldiku, tam w tej miejscowości. Kurczę, no, aha, bo mam w teżce, to teraz nawet nie wyciągnę tego. Bo chyba, że dodam w opisie nazwę tej miejscowości, o ile będę pamiętał, wiecie, no bo zaraz będę musiał się przepakować już do osobówki i śmigać do domku. Jak będę pamiętał, to dodam wam albo w opisie, albo tu będzie na materiale nazwa tej miejscowości. Powiem wam, świetny ten Aldik, świetny parking, prysznic, toaleta, no kurczę, rewelacja. Obkamerowany parking, ładnie oświetlony, wszystko, kurczę, bez, no fajnie. I tam jeszcze stało dwóch Polaków, z jednym tam kolegą troszeczkę pogawędziłem, wziął sobie ode mnie dysk, poprzerzucał sobie ode mnie filmy, mi powrzucał tam, wiecie, tak jak wam właśnie mówiłem, że jak się spotykamy tam z kierowcami, spotkacie się z kierowcami, to najczęściej właśnie znajomość się nawiązuje poprzez, słuchaj, masz jakieś filmy? No i to tak, kierowcy, którzy jeżdżą, to znają ten tekst, tak? Masz jakieś filmy? Coś tam, pendrive'a albo coś? No i wtedy tam przestałem sobie krótką pauzę weekendową, zrobiłem, to znaczy krótką, skróconą, ale skróconą o godzinę, 44 godziny zamiast 45. No i tam wtedy, rzecz jasna, w poniedziałek rano się rozładowałem, w tej samej miejscowości miałem załadunek pod Frankfurt nad Menem. Przejechałem, to miałem tam do Frankfurtu wtedy nad Menem jakieś 300, to było 300, słuchajcie, 60 km bodajże. I wtedy z Frankfurtu ja miałem przelot, kawałek, kurczę, ile to było, no nie wiem, kawałek miałem przelotu na załadunek wtedy do Berlina, tak? No i tam się załadowałem w Rewe i do Rewe do Berlina jechałem, który właśnie dzisiaj zdjąłem, rozładowałem. Ogólnie dzień 19 grudnia, czyli wczorajszy dzień, bo dzisiaj teraz jak to nagrywam jest 19 grudnia, to był chyba najgorszy dzień
jaki, kurczę, mogę sobie wspomnieć z tych wyjazdów teraz, jak tu jeżdżę w aktualnej firmie, bo wszystko się krochmaliło od samego rana. Ale słuchajcie, już dojeżdżamy na pas, także nie będę się teraz tutaj za dużo nad tym rozwodził, ale powiem wam, no dzień był porypany, tak? No i dzisiaj 20 rozładowałem to rewę w Berlinie. No i z Berlina rzecz jasna na pusto przyjechałem do Grodziska, gdzie kolejna smutna rzecz się taka wydarzyła. No smutna w tym sensie taka, kurczę, no bo jeżeli ktoś w temacie, to wie, niestety jest likwidacja zakładu, tak, w Grodzisku. Nie wiadomo, czy to nie był już mój ostatni tam załadunek, ponieważ tam już taśmy produkcyjne nie idą tego hopa w Grodzisku. Nie mazowieckie, tylko wielkopolskie. Nie wiem, czy mówiłem mazowieckim, czy nie. Nie, no chodzi oczywiście o Grodzisko Poznania, tak? Jadę teraz pomalutku, żeby wam tylko szybko jeszcze to naświetlić. No i słuchajcie, kurczę, takie przykre, nie? Bo jednak zawsze stało, miałem ten stały załadunek. Na puściaka się leciało z tego Berlina do tego Grodziska. Cyk, cyk, ładnie załadunek. Tam jeszcze ludzi, wiadomo, się zna. Zobaczcie, elegancko wszystko pięknie, ładnie załadowany byłem. Wykręciłem jeszcze pauzę 45 minut, no i śmigam tutaj, jadę teraz, zostało mi pół godziny jazdy, czyli 4 godziny jadę od Grodziska tutaj do Grudziądza na bazę, a muszę tylko wam powiedzieć, jest teraz minus 2 i miejscami naprawdę tam była szklanka na drodze, także wiadomo, trzeba jechać z głową, tak? No i mówię, no kurczę, przykre takie, jak tam wszedłem na ten magazyn, wiecie, i zobaczyłem już te większość regałów pustych. No i takie też, kurde, to trochę przygnębiające również taka sytuacja, że no ile ludzi prasę straci, tak? Ilu już straciło, bo praktycznie tam de facto została ochrona i pracownicy magazynu i tam nie wiem, kurczę, no kto tam jeszcze, wiecie, pracuje, no ale... pokrochmalone. No i mówię, no załadowałem to i tutaj szefo będzie jechał sobie za 2 dni to rozładować do Biedrony. Bo rozładunek jest na 22 na godzinę 19. Tu oczywiście mamy bramę zamkniętą, także będę musiał, słuchajcie, zadzwonić tutaj do ochroniarza, aby przyszedł i otworzył, chyba że ja sobie zobaczę, czy jest łańcuch założony, czy nie, bo jak nie jest łańcuch założony, to nie będę go fatygował, sobie sam otworzę, nie? Także chwilę poczekajcie, jak będzie założony, no to wezmę telefon i ten drugi, służbowy, jak go znajdę, a tu jest, dobra, i zadzwonię do niego, żeby przyszedł mi otworzył. No nie był łańcuch założony, tak więc sobie otworzyłem sam, słuchajcie, nie będę ciulem i nie będę dzwonił tutaj i mówił, słuchaj, wyłaź, bo trzeba mi bramę otworzyć, tak? No, także sobie sam rozsunę. Dobra, no i mówię, no tu przejechałem sobie, widzicie, w 4 godzinki, no i będę jechał do domku na święta, tak? No. Jako, że pewnie to już mój ostatni monolog w tym roku, 2017, chciałbym z mojej strony, z tego mojego stanowiska, życzyć wam, rzecz jasna, wszystkiego najlepszego, pogody ducha, spełniania marzeń, tak? Chociaż wiem, że kurczę, że to się tak zazwyczaj w większości przypadków takie życzenia to się składa, wiecie, tak na pustaka, tak? Byle powiedzieć i tak dalej, ale ja naprawdę szczerze wam życzę,
aby wasze kurcze jakieś tam, nie wszystkie, może nie wszystkie, ale chociaż jedno jakieś fajne marzenie wasze się spełniło. W większości pewnie młodszych widzów jest to, aby wsiąść w końcu do ciężarówki i sobie wyjechać w trasę, tak? Słuchajcie, powiem wam szczerze, to marzenie na pewno macie na wyciągnięcie ręki. Zobaczcie, mój Dafik tam sobie stoi. Tak, stoi mój Dafik, kurczę. Tam jest miejsce, kurczę, czy nie ma tam miejsca? Nie, tam stoi beczka, cholerka, bym się ustawił koło Dafika, rzecz jasna, rozdziela go. Tylko jeden biały manik tam. Czekajcie, patrzcie. O, widzicie. Troszeczkę jakoś jest na przybliżeniu nie za bardzo, ale widzicie, tam Dafuś sobie stoi mój. No. Czekajcie, gdzie ja mam? Kurde. Standardowo. Aha. Dobra. Patrzcie. Gadam o życzeniach i w końcu nie dokończę. Jeszcze raz naprawdę szczerze, aby wasze marzenie się spełniło, i mówię, jeżeli chodzi o młodszą widownię i wasze marzenie, aby wsiąść za kółko dużego auta, na pewno macie to wszystko na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko po prostu do tego dążyć i dopiąć swojego, tak? Dopiąć swojego i nie zważać na to, co ktoś mówi, bo jeżeli czujecie się w tym, że wiecie, że będzie tak jak trzeba, że wam to pasuje, to najważniejsze, tak? No, a reszta się przyzwyczai. No bo cóż innego. No, także wszystkiego wam tego dobrego życzę, a najważniejsze zdrowie, nie? Słuchajcie, zdrowie. Jakie zdrowie, to i resztę jakoś sobie później dopracujemy. Z tyłu mam straszny bałagan, także nawet nie będę tego nagrywał, bo wiadomo, popakowałem sobie tutaj rzeczy i tak dalej do tego, do DC, i będziemy śmigać do domku. Tak więc, kończąc optymistycznie, wszystkiego najlepszego w nowym roku 2018, tak, który nadchodzi, wielkimi krokami zbliża się, za 2 tygodnie przyjdzie. Trzymajcie się ciepło, Bartasz się kłaniał, pozdrowionka, szerokości wszystkim życzę i do usłyszenia. Trzymajcie się, hej.